Od tej strony chyba mało kto ją zna, a już zwłaszcza widzowie rolnik, szuka żony pięć. Okazuje się, że Elżbieta Aniszewska to kobieta o dużych ambicjach. Sporej odwadze i z. Ciekawą pracą. Kim jest? Dużo się dzieje w życiu uczestników. Ostatniej edycji programu rolnik szuka żony. Jedni planują śluby, inni powiększają rodziny. Także, wybrankę najstarszego z rolników, Jana Widulińskiego, 58L. Czeka rewolucja. Reklama, przeprowadzam się w bieszczady, zdradza rewi Elżbieta Aniszewska. Chcę zamieszkać w lesie, hodować zwierzęta, rąbać drewno i żyć zgodnie z rytmem natury. Pracę w zawodzie też tam znajdę, już to sprawdziłam. Kiedy, Jan nie zdecydował się na związek, z pokorą przyjęła te lekcje życia i. Zmieniła, fryzurę. A teraz skacze na głęboką wodę. Nie boi się jednak. Jest cenioną agentką. Ochrony osobistej. Ma na koncie akcje związane z ochroną mienia i ważnych osobistości. Nie, zapomnę, jak udawałam mianie dla dzieci, których bezpieczeństwo było zagrożone. Opiekowałam się nimi. Cały czas gotowa do walki, wspomina. Sama ma troje dzieci. Kiedy jeszcze były małe, zapisała się na kurs ochrony, a potem przeszła specjalistyczne szkolenia i zdobyła licencję. Dzięki której może sama dowodzić grupą ochroniarską. Tak trafiła do służb mundurowych. Jest, wysportowana, potrafi poradzić sobie w każdych warunkach, lubiana w towarzystwie, otwarta na zmiany, i ma swój, tajemny plan. Mam duszę romantyczki. Wydałam kilka tomików wierszy i wciąż pisze. Mówi rewi. Czy jest wśród nich wiersz dla Jana, który w końcu nie wybrał? Żadnej kandydatki? Porządkuje myśli. Robię zapiski i pewnie coś z tego powstanie. Jan naprawdę. Mi się podobał i wciąż mam dla niego sporo ciepłych uczuć. Mówi tajemniczo. Zobacz więcej materiałów.